Ten sukces, ta nagroda jest zwieńczeniem po prostu naszej przyjaźni, naszej ciężkiej pracy. Naprawdę... Praca to ja. Cóż mogę powiedzieć? Wiecie co, to ja kiedyś mówiłam dziewczynom, że ja się kieruję w życiu takim powiedzeniem Helen Rubinstein, że wartościowe rzeczy w życiu nie przychodzą łatwo, że trzeba na nie naprawdę bardzo zapracować i nam naprawdę nie przyszedł łatwo ten serial, serio. Ale co chciałabym powiedzieć? Jakość sama się broni. Ale też i wasze postaci nie są łatwe, to nie są łatwe charaktery i nie są kobiety z łatwymi historiami tak naprawdę. Czy to też, myślicie, wpłynęło na to, że widzowie tak bardzo polubili wasze bohaterki? Myślę, że na pewno się bardzo utożsamili z naszymi postaciami i to jest też piękne, że Polsat się zgodził i wziął nasz serial do siebie, który opowiada o naprawdę takich dosyć sporych tematach, bardzo tabu. Bardzo trudnych. Trudnych, tak. A czy aktualnych i o których powinniśmy mówić. Tak, jesteśmy głosem kobiet, które mają wiele problemów. Tak. Czy przemoc domowa, przemoc psychiczna, fizyczna, samotne wychowanie dzieci, tak. Odejście ze związku. To są bardzo, bardzo ciężkie sprawy i jak dostajemy wiadomości, wymieniamy się nimi, to kobiety nam dziękują, że dziękują nam, poczuły tak. siłę, że mogą coś zrobić, mogą zadecydować same o sobie, o swoich dzieciach. Że mają siłę i to jest chyba największa nasza duma, naprawdę. No ale jest tylko 2/3 z tego całego wspaniałego składu. Czy Weronika już się dowiedziała? Nowym. Vera podbija Hollywood, no niestety. Ale ją reprezentujemy. Nie podtrzyma sobie tyle kamery, my sobie podtrzymamy, później oddamy ją Axonowi. Well. Na planie może w kolejnym sezonie. Oczywiście. Dokładnie, drugi sezon, 4 marca. Mam nadzieję, że też zgarnie taką piękną. Tak. Potem trzeci, czwarty, także będziemy się dzielić. Tak.